Cześć, witajcie, z tej strony Dino i zapraszam was na pierwszy odcinek na tym kanale, po reaktywacji tego kanału. Zaczynamy od nowa tak naprawdę. I dzisiaj zaczynamy pierwszą serię z Deluxe Skyjump 4. Będzie to seria Być jak Horngacher. Inspirowałem się serią Trener Narodowy u Kubikala. Ale myślę, że nie jest to problem, bo raczej nie jest to jakieś zgapianie, ponieważ będzie to inaczej trochę prowadzone. Będziemy grać Puchar Świata, na każdej skoczni będzie jeden konkurs, 24 konkursy, więc 12 odcinków, ponieważ w każdym odcinku będą dwa konkursy. I tak, będziemy skakać piątką naszych Polaków, czyli Kamilem Stochem, Maciejem Kotem, Piotrem Żyłą, Janem Ziobro i Dawidem Kubackim. No i to mniej więcej tyle. Więc może przejdźmy do pierwszego konkursu w Badmintendorfie. Dobra, więc jesteśmy już w Badmintendorfie. Tu mamy listę startową kwalifikacji. 95 zawodników. Link do paczki zawodników będziecie mieli podany w opisie. No. Informacje o skoczni. Badmintendorf, Austria. Skocznia Mamucia, wielkość skoczni 200 metrów. Punkt konstrukcyjny 185 metrów i wartość 1 metra to jest 1,2 punkta. Kwalifikacje zaczyna Mackenzie Boyd-Klaus i prowadzi tą Hildę po pierwszej serii, po skoku na 190 metrów. Pierwszym z naszych jest Dawid Kubacki. No i mamy wiatr w plecy, no niedobrze. 1,5 metra na sekundę, nawet ponad. Zobaczmy, jak sobie poradzi. Oj, Dawid zepsuł wybicie, ale no słaby ten pierwszy skok Dawida, nie będzie na pewno w konkursie. 130 metrów, oj. No nie, nie będzie go w konkursie, to na pewno. Prowadzi Radik Zaparow, a więc skoczek z Kazachstanu, po skoku na 195 metra. I teraz Kamil Stoch, dwukrotny mistrz olimpijski z Sochi z 2014 roku. On zdecydowanie lepiej niż Dawid, nie wiem czy niezbyt pasywnie, chociaż ładnie położył się na nartach i doleciał do punktu K. 188 metrów jest piąty, więc raczej na pewno będzie ta kwalifikacja. Tak jest, siódme miejsce w tej chwili. Prowadzi dalej Zaparow. Jan Ziobro teraz musi skoczyć tak samo jak Kazach, żeby objąć prowadzenie. Zobaczmy. Dobrze wyszedł z progu, chociaż nie wiem czy nie za nisko nad ze skokiem, ale będzie jeszcze lepiej niż Kamil. Ładny skok, ładny skok. 191 metrów, słabe noty i dopiero siódme miejsce, ale jest przed Kamilem. Zobaczmy, Maciej Kot teraz. No i on tu będzie słabo i myśl, i Maćka na pewno w konkursie nie będzie. Oj, jeszcze upadł. Za późno lądowałem, chciałem to wyciągnąć, ale w sumie po co, i tak Maciek by się nie zakwalifikował. No i teraz Piotr Żyła, brązowy medalista z Mistrzostw Świata w Lahti. Ładnie wyszedł z progu i leci ładnie nad ze skokiem. No będzie kwalifikacja, ale jest to krótki skok. 16 miejsce, 179 metrów, więc mamy trójkę nasze w konkursie. Nie dały rady się zakwalifikować Dawid Kubacki, Maciej Kot. No. Radik Zaparow wygrywa kwalifikacje. To na pewno jest warte uwagi. No i co? To zaczynamy. Liderem jest na tą chwilę Krzysztof Miętus po skoku na 188 metrów. Warunki no trochę lepsze jest. Nie jest tak mocny aż ten wiatr w plecy, chociaż teraz się zwiększa dla Kamila. Kamil Stoch. Ładnie, ładnie. Bardzo ładny skok, będzie liderem. 194 metry. I wyprzedza Krzysztofa Miętusa. Oj, teraz Peter Prelat 198 metrów i Jan Ziobro będzie musiał skoczyć gdzieś w okolice rozmiaru obiektu, żeby objąć prowadzenie. Ładnie, ładnie Jan Ziobro. Bardzo ładny skok, będzie gdzieś tam w tej pierwszej piątce. Drugi jest nawet, 196 metrów. No i teraz Piotr Żyła. 199,5 metra wymagane. Na pewno mamy już dwóch Polaków w drugiej serii. I myślę, że będą nawet będą na wysokich miejscach. Zobaczmy, Piotr Żyła, myślę, że też tak. Też na spokojnie będzie. I to jeszcze będzie teraz liderem. Ajaj, upadł. 202 metry. Nie, chciałem lądować telemarkiem, chyba za dużej wysokości lądowałem. Szóste miejsce. Ale utrzymuję to szóste miejsce nawet z upadkiem Piotr Żyła, ale to jest ogromna strata do Petera Prełca. Więc myślę, że o zwycięstwo powalczą Jan Ziobro i Kamil Stoch, ale to jest świetny wynik. Wszyscy trzej Polacy w pierwszej dziesiątce, więc naprawdę bardzo dobrze. Aleks Insan teraz prowadzi młody włoski talent, trenowany w tej chwili przez Łukasza Kruczka.
No i Piotr Żyła teraz. Słabo. Zepsuł to, no na pewno chyba trochę się wystraszył już tego skoku po tym upadku w pierwszej serii 157 metrów. Ale myślę, że jest szansa, tak, jest szansa na utrzymanie miejsca w pierwszej dziesiątce. Zobaczmy, Kamil Stoch, 182 metry, żeby zapewnić sobie podium. Nie wiem, czy niezbyt pasywnie, chociaż teraz Kamil ładnie się położył, no trochę za późno i ledwo ustał ten skok. Drugie miejsce, 175 metrów. No i Jan Ziobro. Może on na podium. Bo przydałby się ten jeden Polak przynajmniej na podium w dzisiejszym konkursie, zobaczmy. No niestety Bajanka, to na pewno nie będzie Janek chyba, chociaż... No, ciągnął ten skok, ale też jak Kamil, ledwo ustał. 175 metrów i to będzie Jan Ziobro, tak? Jan Ziobro na podium. Na trzecim stopniu, czwarty Kamil Stoch, 11 Piotr Żyła. Peter Preuss wygrywa i to z ogromną przewagą, zobaczcie. Nad Stefanem Kraftem, nad Ziobrą. No, więc tak wygląda klasyfikacja tego konkursu. Nawet Koreańczyk dał radę się dostać do pierwszej dziesiątki. Estończyk Martin Ome na 20 miejscu. No, dobrze, to co, to tak wygląda klasyfikacja generalna Pucharu Świata. Wiadomo, tak samo jak w pierwszym konkursie były wyniki. No dobra, na pewno mamy dwóch Polaków już w konkursie drugim na małej skoczni w Bischofshofen. HS78, punkt konstrukcyjny 65 metrów, wartość 1 metra 2,4 punktu za metr. No dobrze. Dawid Kubacki teraz będzie musiał wyprzedzić Stefana Laję, żeby zakwalifikować się do konkursu. No pewnie. Znowu słabo, to jest tak sam, to jest dokładnie ten sam błąd co w Bad Mitterndorfie. Dawid znowu nie będzie punktował. Mamy nawet nie najgorsze warunki, Maciej Kot teraz. Zobaczmy, czy je wykorzysta. No i to jest podobny błąd co Dawid. Źle wyszedł z progu i jego też nie będzie w konkursie. Piotr Żyła. No on jeszcze musi się kwalifikować, no żebyśmy znowu, czy znowu będziemy mieli trzech Polaków, zobaczmy. Tak, teraz to bardzo dobry skok Piotra Żyły i będzie liderem. Ponad 70 metrów, 72 dokładnie. I zobaczcie, jaka przewaga nad Kento Sakuyamą. No i teraz Kamil Stoch. On nie musi się kwalifikować, to był dla niego taki skok treningowy, nawet chyba z takim skokiem, chociaż nie zakwalifikowałby się, bo lądował na dwie nogi. No i Jan Ziobro. Trzecie miejsce w pierwszym konkursie, więc bardzo dobry występ Janka. Teraz no nie najgorzej i ładny skok, 70 metrów, to w okolicy właśnie tego jest drugi, tak? I tak się kończą kwalifikacje. Gdzie jest Peter Preuss? Gdzie jest Peter Preuss? Jak mu poszło? Peter Preuss dopiero 74. No, żeby tak słabo skoczył w konkursie, byłoby świetnie dla naszych reprezentantów. No i Piotr Żyła. 71,5 metra, tyle jest wymagane, żeby prowadzić. Nie zwróćcie uwagi, kto jest w tej chwili liderem. Oj, taki błąd. Agresywnie tam po wyjściu z progu i może to kosztować Piotrka. Tak jest, nie ma go w drugiej serii. Kamil Stoch teraz. 71,5 metra, tyle jest wymagane. No i to jest ładny skok Kamila, będzie gdzieś tam w okolice podium właśnie. Drugie miejsce, 70,5 metra i bardzo mała strata, bo to jest 1,7 punktów do Michela Heibecka. No i Jan Ziobro. Pokonane w nim duże nadzieje na pewno po pierwszym konkursie. No ładnie, ładnie, gdzieś będzie to znowu to podium. Drugie miejsce, tak jest, dokładnie tak samo jak Kamil Stoch. Ex aequo są po pierwszej serii. Na czwartym miejscu Koreańczyk Hyunki Kim. No i niestety Piotra Żyły nie mamy w drugiej serii konkursu. Jeszcze Peter Preuss tutaj na trzecim miejscu na razie są po pierwszej serii Kamil Stoch i Jan Ziobro. Masz Richard Freitag teraz prowadzi 69,5 metra, żeby zapewnić sobie podium. Tyle musi skoczyć Kamil Stoch. Oj, zepsuł wyjście z progu. Znowu Kamila nie mamy na podium. Dopiero 27 miejsce i on spadnie na ostatnie miejsce najprawdopodobniej w tym konkursie. No chyba, że Ziobro popełni jeszcze większy błąd. Zobaczmy, 69,5 metra, tyle jest wymagane, uwaga. Ładny skok i będzie liderem. Będzie liderem i uwaga, Jan Ziobro na trzecim miejscu, to jest kolejny podium Janka.
na pierwszym miejscu w tej chwili, na pierwszym miejscu kończy Peter Perez, więc drugie jego zwycięstwo, drugi Michel Heiberg. Zobaczmy, Jan Ziobro drugi w klasyfikacji generalnej par świata po dwóch konkursach. Strata 80 punktów do Petra Preuca. Dużo tutaj Koreańczyków widzę. No i tutaj są zawodnicy, którzy jeszcze nie punktowali, w tym Dawid Kubacki, Maciej Kot niestety. Piotr Rzyma na miejscu 18, Kamil Soch na miejscu 7. No i tak to się kończy pierwszy odcinek serii Być jak Horngacher. Dziękuję Wam za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!